że w Bożym Kościele wkrada się takie coś, że ludzie przychodzą tylko, żeby brać. I o tym też będę chciał dzisiaj mówić. Wybaczcie, jak będę się wzruszał trochę, bo nic mnie tak nie wzrusza, jak Boże Słowo. Także wybaczcie, jestem przygotowany. Chwała Panu. Kościół nie jest powołany do tego tylko, żeby brać, ale do tego, aby służyć. Do tego został powołany. Halleluja, Tobie Jezus. Gdyby nasi ojcowie nie zakasali rękawów, to byśmy tutaj nie siedzieli. Także służmy dalej. Wchodźmy w to powołanie, do której Bóg nas powołuje. I tak jak przyszedłem tutaj na to nabożeństwo, to Bóg mnie tylko utwierdza w tym słowie, dlatego że dzisiaj będzie ciężkie słowo. To, co Bóg mi kładzie na serce, to, co włożył mi na serce, to jest ciężkie. I chciałbym się po prostu tym ciężarem podzielić. Złożyć na was, nie mogłem się tego doczekać, tego czasu. Tej chwili, kiedy będę mógł się z tym podzielić z wami. I widzę, że Bóg prowadzi doskonale to, bo miałem się tym słowem dzielić tydzień temu, ale Bóg wie, co robi. Sprawił tak, że się nie dzieliłem, dlatego że Bóg dał mi większe poznanie tego słowa, nad którym poświęcałem czas. I starałem się w taki sposób rozumowy do niego podejść, tak wyjaśnić to Boże Słowo, ale wiedziałem, że Bóg ma dużo więcej do swojego Kościoła. On nie chce gotowego kazania z internetu, jakichś suchych faktów, ale on ma wielką głębię w Bożym Słowie zawartą. I tak dziękuję bratu Jurkowi za tą usługę. Bóg używa swoich sług w uwielbieniu. Pamiętam twoje kasety nawet jeszcze. Słuchałem. Też śpiewałeś, widzisz. Pamiętam te pieśni. Halleluja. I też CSM będziemy mieć za tydzień. Chwała Panu. Właśnie jedna z ich pieśni mnie porusza. Poruszała mnie mocno. Cała ich ta nowa płyta to jest chwała dla Pana. Polecam, abyście słuchali te pieśni, przyłączali się do oddawania Panu chwały w tych pieśniach, dlatego że tam jest zawarty tekst. Tam jest treść oddawania Bogu chwały. To, co odróżnia od innych pieśni, gdzie jest tylko refren, muzyka, najważniejsze. Tam są słowa, które mnie dotykają. I jedna z tych pieśni to jest to, że rozpalaj mnie, wypalaj mnie, Jezu. I taka jest pieśń. Niech Twoja moc mnie łamie, niech nic nie zostanie, co jest ze mnie, tylko od Ciebie wszystko. I tak jak wołałem do Pana, chciałem większego objawienia Jego słowa do Kościoła, bo nie chciałem przynieść takich ochłapów przed Wami, ale coś, co jest z nieba, coś, co jest przesłaniem do Kościoła, coś, co Was posila, bo Was kocham, bo Jezus Was kocha i On chce dla Was jak najlepiej. No i Bóg wysłuchuje modlitwy, wiecie o tym? Amen? Amen. Nawet się nie spodziewałem, Bóg zaczął mnie wypalać. Z czwartku na piątek dostałem 40 stopni. Halleluja, chwała Panu, ale w naszych słabościach przychodzi Jego Słowo. I przyszło poznanie tego Słowa. Przyszło objawienie tego Słowa i o 12, gdzieś po 12 po prostu miałem 40 stopni, byłem słaby i Duch Święty zaczął na mnie napierać. Tak wolałbym chyba, żeby to rano przyszedł, niż w nocy. Nie miałem siły się podnieść, ale nie byłem w stanie po prostu się temu oprzeć i musiałem stać i zacząłem pisać to słowo, które mam dzisiaj do was. Pisałem go do drugiej w nocy i potem poszedłem spać i cały czas to słowo mnie rozpalało. Następny dzień, piątek, byłem całkiem słaby. Nie byłem już potem pewny, czy rzeczywiście, Boże, Ty chcesz to powiedzieć do swojego Kościoła, czy oni to mają usłyszeć? Bóg mnie potem zaczął posilać, wzmacniać tym słowem. Halleluja. O Panie Jezu, mów dzisiaj do nas przez Twoje słowo. Posilaj swój lud. Niech Twoje słowo wyda owoc, Tobie miły, Panie. Amen. Ten psalm to była taka zapowiedź. Brat Bogusław nie wiedział, o czym będę mówić. Psalm 50, upomnienie dla ludu przymierza. Ja tutaj to mam akurat nowy przekład. Takie linijki sobie podkreśliłem. Bóg Jahwe przemówił. On nie będzie milczał. Zgromadźcie mi tu mnie oddanych, związanych ze mną przymierzem zawartym nad ofiarą. Słuchaj, mój ludu, przemawiam do ciebie. Izraelu, chcę o tobie świadczyć.
Bóg chce dzisiaj świadczyć o swoim Kościele, o swoim ludzie wybranym. Przedstawić Jego historię, Jego cel, to, co Go czeka. Jestem Bogiem, ja jestem Twoim Bogiem. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i dotrzymaj swych ślubów wobec Najwyższego. Wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mi oddasz cześć. Amen. Chwała Panu za ten psalm, który mnie tylko potwierdza w tym, co mam dzisiaj do Was. A to, co mam dzisiaj do Was, do nas, co Bóg włożył mi na serce, to jest Księga Sędziów, 13 rozdział. 13 do 16 rozdziału. Jest to 12 sędzia Samson. I może sobie teraz myślisz, bracie Samson, cóż możesz nam więcej powiedzieć o Samsonie? Znamy go od szkółek. Może sobie już myślisz tam, obudźcie mnie, jak skończy. Ale zapewniam was, Bóg do mnie przemówił w taki sposób, że już inaczej nie będę patrzył na tą historię. Także trzymajcie się mocno. Ja przeczytam może pierwszych 5 wierszy, a potem już nie będę czytał wierszy, tylko będziemy podążać za Bożym Słowem i za wykładem Bożego Słowa. Za tym kluczem, który wsadził w moje serce. 12 sędzia Samson. Czytamy od 1 do 5. Tymczasem Izraelici znów zaczęli postępować niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 40 lat podał ich władzy Filistynów. W tym czasie żył pewien człowiek pochodzący z Sorea, z rodziny Danitów, imieniem Manoach. Jego żona była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł Pana i powiedział do niej: wprawdzie jesteś niepłodna i nie masz dzieci, jednak zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Uważaj więc, nie pij wina ani piwa, nie jedz też nic nieczystego, ponieważ zajdziesz w ciążę i urodzisz syna. Po jego głowie nigdy nie przejdzie brzytwa. Chłopiec ten będzie od urodzenia, będzie poświęcony Bogu jako Nazyrejczyk. Właśnie on zacznie wybawiać Izraela spod władzy Filistynów. I teraz, moi drodzy, to objawienie, z którym przyszedł do mnie Duch Święty, który dał mi takie głębsze spojrzenie na to słowo. Historia Kościoła zawarta w życiu Samsona, cała historia Kościoła. Jego walka z szatanem, obnażenie nierządnicy w Kościele, która się podaje za Kościół, a nim nie jest. I jego powrót do Bożego powołania. O tym mówi historia jednego człowieka. Ta Księga Sędziów też jest umiejscowiona w Bożym Słowie między Księgą Jozuego, tego, który wprowadzał Boży lud, który był całkowicie oddany Panu, który symbolizuje Jezusa, a między Księgami Samuela, tam, gdzie już na tronie zasiada prawowity król z woli Bożej. To jest ten okres. Okres, kiedy nie ma króla, kiedy każdy postępuje tak, jak uważa za słuszne. Więc podążajmy tym wykładem. 40 lat poddał władzy Filistynów. 40 lat, taki okres. W Bożym Słowie 40 symbolizuje wyjątkowe doświadczenie. To jest taki okres w Bożym Słowie. Zgodzicie się ze mną? Amen. Jest to taki okres. I w tym czasie widzimy Izraela. Manoach to Izrael. Tłumaczy się to podarunek, to jest miejsce odpoczynku. To jest obraz cielesnego Izraela, który znajduje się w niewoli, który nie może rodzić duchowych dzieci. Z powodu swojego grzechu nie może mieć dzieci. Dla Boga jest bezpłodny. Żona Manoacha, dlaczego ona tutaj nie jest wymieniona z imienia? Dlatego, że ona symbolizuje, tutaj reprezentuje wszystkich proroków Bożych. To jej ukazuje się najpierw anioł, prorokom. Ona symbolizuje apostołów, proroków. To jej zapowiada rzecz nową, która nastąpi w Izraelu. To im są objawiane te plany Boże. To, że Bóg ożywi swój naród, ożywi swój lud, że łono wyda dziecię. To jest zapowiedź Ducha Świętego. Amen. To jest wstąpienie Ducha na wszelkie ciało. To czytamy w Księdze Joela, 3 rozdział.
ożywczego tchnienia, dnia pięćdziesiątnicy, to są zapowiedzi, narodzin Kościoła, 12 sędziego Samsona. 12 to też symbolizuje w Bożym Słowie pewien porządek, pełnię, dążenie do doskonałości. I to właśnie anioł Pana instruuje ją, jak ma żyć, jak ma postępować, że ma być gotowa, wyczekiwać, oczyszczać się. Ona też ma się oczyszczać do tego dzieła, być przygotowana, ona również. Ona prorokuje, kim będzie Samson, dlatego że idzie to z tym proroctwem do swojego męża. Ona otrzymuje to proroctwo od anioła Pana, od samego Boga. To, że on będzie Nazrejczykiem, on będzie poświęcony, przeznaczony do szczególnego dzieła. Właśnie on zacznie wybawiać Boży lud spod władz diabła. Amen. I będziemy podążać dalej tym kluczem. Możemy podążać dalej tym kluczem? Amen. Halleluja. Idziemy dalej. Możemy wyświetlić ten fragment Bożego Słowa. Niech będzie cały czas wyświetlony. 13 rozdział, 6 wiersz i będziemy podążać tym słowem. Dlatego, że każdy wiersz ma znaczenie. Dlatego, że tam jest ukryta historia. Historia Ewangelii, zbawienia całego naszego Kościoła. To jest to, co, o czym powinno być głoszone w naszych kościołach. Ja nie będę czytał, ja będę wyjaśniał to słowo, ale będziecie konfrontować się. Patrzcie też na swoje Boże Słowo, będziemy podążać. Kobieta, prorocy, którzy odebrali to przesłanie od Boga, przekazują je Izraelowi. Widzieli z daleka te obietnice. Amen. Ale Manoach tego nie rozumie. Zaczyna prosić Boga, aby przyszedł, aby stąpił anioł Pana jeszcze raz i go przygotował do tego dzieła, objaśnił mu swój plan, tą Bożą wolę jeszcze raz. I Bóg wysłuchuje Izraela i posyła Mesjasza, anioła Pana jeszcze raz. Możemy iść dalej za tym słowem. Ale co tu widzimy, że jak przychodzi anioł Pana, on znów objawia się najpierw kobiecie, prorokowi, prorokom, apostołom, Janowi. Tu widzę Jana. Nad rzeką. To kobieta przyprowadza tego anioła, anioła Pana, rozpoznaje go. Ewangelia Jana 1,29. Oto baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. Jestem już w 11 wierszu. Manoach pyta, czy ty jesteś tym, który miał przyjść i nas pouczyć? Jezus odpowiada, tak. On mówi, kim jest. Słuchaj, ludu Boży. On jest tym zapowiadanym wcześniej przez żonę, przez proroków. To czytamy w powtórzonym prawie 18-17. Włożę moje słowa w jego usta i ono znajmi im wszystko, co mu nakaże. Jestem już w 12 wierszu. Podążajcie za Bożym Słowem. Jezus nie mówi nic innego potem do Manoacha. Powtarza to, co prorokom macie, co ma czynić. To, co wcześniej zapowiedział. On nic nie znosi. On utwierdza ten nazireat. Ponownie poucza swój lud. Jestem już w 15 wierszu. Manoach chce zatrzymać anioła Pana. Złożyć mu ofiarę. Ja tu widzę Jezusa, który wkracza do Jerozolimy. Ale Jezus nie chce przyjąć tej ofiary. Manoach nie uświadamiał sobie bowiem, z kim ma do czynienia, że to jest baranek Boży. Pyta go ponownie, kim jesteś, objaw się, powiedz swoje imię. Jezus tutaj, anioł Pana, nie objawia swojego imienia. Podążacie za mną tym kluczem? Jesteście ze mną? Każdy fragment ma znaczenie. Manoach chciał, aby on się mu jeszcze raz objawił. I potem szybko, co się dzieje dalej? Izrael złożył ofiarę na skalę. Następnie anioł Pana wznosi się w tej ofierze do nieba. Widzicie tu pewien obraz? Czy trzeba go bardziej wyjaśniać? Od tej pory już się nie ukazywał.
Halleluja. To jest obraz Ewangelia naszego Pana. I w tym, w tej ofierze, jak się wzniósł, co czytamy dalej, jestem już w 21 wierszu, Manoach zrozumiał, że to był anioł Pana. Mówi do uczniów, proroków, do swojej żony. Tu już widzę Dzieje Apostolskie, 2:37. Co mamy czynić, mężowie, bracia? Chciałoby się więc wyrzec te słowa. Co mamy czynić? Pomrzemy. Ale żona, prorocy, apostołowie uspokajają, opamiętaj się. To był taki Boży plan, to jest Boży plan. Jakby Bóg chciał nas zniszczyć, to by to uczynił. Jestem już w 24 wierszu. I w tych okolicznościach, przychodzi na świat Samson. Pan zaczyna go błogosławić. Po pewnym czasie, ja tu widzę 50 dni, zaczął go pobudzać Duch Pana. I działo się to wszystko gdzie? W Izraelu. Halleluja. Jak rozmyślałem nad tym Bożym Słowem, jak chciałem go zrozumieć w sposób ludzki, miałem coraz więcej pytań niż odpowiedzi. Nie rozumiałem 14 rozdziału. Ale jak Duch Święty dał mi ten klucz do ręki, którym mogłem się posługiwać, stał się bardzo dla mnie jasny. Idziemy dalej do 14 rozdziału? Idziemy dalej? Kościół udaje się do świata. Nie rozumiałem tego wcześniej. Kościół chce iść do pogan. List apostoła Pawła do Efezjan, 3 rozdział, o tym mówi. Chce pojąć ją za żonę. Chce być jednym ciałem. To nie była prostytutka. W tej historii czytamy, prawda? Izajasza 49:6. Ustanowię cię światłością dla pogan. Z początku nie podoba się to Manoachowi i kobiecie. Czy to jest zgodne z Bożym Słowem? Ale oni nie uświadamiali sobie, że wyszło to od Pana. Amen? Czy jesteście ze mną? Czy widzicie ten obraz Kościoła? Kościół zaczyna wchodzić w swoje powołanie. W tym czasie Filistyni rządzili w Izraelu. Izrael tak jakby pogodził się z tą sytuacją. On się ugadywał. Przestał wołać do Pana. To Samson wchodzi na tą ścieżkę wojenną, podejmuje inicjatywę, on tam wychodzi. I co czytamy dalej? 14:5. Samson wraz z rodzicami już. Amen? Dzieje apostolskie, 15:22-23. Starci są posłani razem z Pawłem i z Barnabą i z pismem, z błogosławieństwem do zborów pogańskich. Halleluja. Jaki cudowny obraz Kościoła. Jaki cudowny obraz Kościoła. Najpierw tego nie rozumieli. Myśleli, że do Izraela tylko. Tak rozumieli Boże Słowo. Ale Bóg daje więcej. Bóg daje więcej. Halleluja. Chwała Tobie, Jezus. Idziemy dalej. I tu jest pewien kluczowy moment w historii Kościoła, w historii świata. 14:5-6. Gdy Kościół wchodzi w swoje powołanie, widzimy, co się dzieje. Atakuje go szatan. Lecz Kościół w mocy ducha, choć nie był w nic uzbrojony, to nie była wojna cielesna, duchowa, choć nie był w nic uzbrojony, zwycięża lwa. Widzimy tą historię? To nie wojna fizyczna. Szatan nie był w stanie przeciwstawić się Samsonowi, jego kościołowi. On został rozerwany. Przez te doświadczenia, które postawił kościołowi, które chciał go przezwyciężyć, przez te wielkie doświadczenia, nie był w stanie go zniszczyć, ale wręcz odwrotnie, Kościół zaczął rosnąć. Nie przemógł go. Żadna broń uknuta przeciwko niemu nie była w stanie go pokonać.
żadne doświadczenie. 14:8. I tu jest pewien moment zadumy. Kościół zamiast iść prostą drogą na wesele, 14:8 jestem już teraz. Kościół zamiast iść prostą drogą na wesele, połączyć się z żoną, zbacza z drogi. Widzicie ten obraz Samsona? Co robi? On zbacza z drogi. I co robi dalej? Przygląda się szatanowi. I szatan wydaje mu się pokonany. Widzicie to? Co się dzieje w historii Kościoła? Czy chrześcijaństwo nie staje się religią uznaną przez cały świat? Nie jest tak? Nie stało się tak w historii Kościoła? W historii świata? Czy ten lew nie wydawał się już pokonany, martwy? Koniec doświadczeń? Koniec walki? Ale szatan używa podstępu. Nie mógł go zniszczyć w sposób fizyczny. Samson miał nie brać nic nieczystego do swoich ust. Był Nazrejczykiem. Miód wydawał się dobry. Skusił go, był słodki, ale pochodził z wnętrzności lwa. Z samych głębi piekła pochodził ten miód. I tu zaczyna się podział Kościoła na czysty Kościół i na nierządnicę. On jest zainfekowany, staje się zainfekowany, dotyka się nieczystości. Do Kościoła dostaje się niezdrowa nauka. Szatan zatruwa Kościół podstępem. Od wewnątrz, dostaje się do wewnątrz, do niego. Co widzimy dalej, że jestem 14:9 dalej, że Samson nie chwali się swojemu ojcu, ani matce, prorokom, swoim apostołom, skąd pochodził ten miód, skąd ta nauka, skąd to się dostało. On się z nimi dzieli, on ich również zatruwa tym. Nie wydaje mu się, że Kościół wydaje mu się, że on tylko zna tajemnicę zwycięstwa nad szatanem, ale tutaj widzimy w tej historii, że to szatan zaczyna przezwyciężać, zaczyna brać górę. On zaczyna posyłać swoje sługi, wilki między owce, aby oni zaczęli poznawać tajemnicę zwycięstwa nad Kościołem. Zaczyna do tego używać nieodrodzonych, słabych ludzi w Kościele. Nie są to poślubieni ludzie, oddani Bogu, zrodzeni z Ducha. Oni zachowują miłość dalej do świata. I to oni ulegają tej nauce. Samson dzieli się tą historią. On nie podzielił się tą historią tego miodu ze swoim ojcem, ze swoją matką, ale dzieli się ze swoją żoną. Ze swoim słabszym ciałem. To nigdy nie powinno wyjść, ta zagadka. Po co mu to było wyjść z jego ust? Po co było mu się w to wdawać? Żona go zdradza. Żona go zdradza. Tutaj widzę obraz zwiedzonego kościoła średniowiecza, który poprzez swoje zwiedzenie musi oddawać diabłu dary. To nie jemu oddawane są szaty. To nie on się w nie zdobi. Co czytamy w tym fragmencie dalej? Samson zadaje to pytanie. I tu jest zagadka właśnie. Lew to szatan. Ten, który chciał pożreć Kościół. A teraz ten, co miał pożerać, przed kim należało się bać, to on naucza. Z niego wychodzi słodycz. Z niego wychodzi nauka zwodnicza.
To jest zagadka Samsona. Co jest słodsze niż nauka zwodnicza, niż to, że dowiesz się, że piekła nie ma, że jest czyściec, odpusty. Co jest słodszego? Nie trzeba nic, żadnej ofiary. To była zagadka. Co jest mocniejsze od lwa, który za tym stoi? Halleluja. Kościół pobudzony przez ducha wstępuje do Aszkelonu. Aszkelon to jest jedna z pięciu twierdzy Filistynów. To jest miasto portowe. Dlaczego tam wstępuje? Dlatego, że stamtąd rozchodzi się na cały świat. Misjonarze wychodzą na cały świat. Idą głosić w mocy ducha, zwyciężają, przynoszą owoc Bogu, ale za nimi podąża ta trucizna, ten jad. I wszędzie tam, gdzie jest głoszona Ewangelia, wszędzie tam, gdzie zakładać mogą zbory, przychodzi za nimi to zwiedzenie. Trafia ta fałszywa nauka, która niszczy Kościół od środka. Dlatego nie on przyozdabia się w te szaty, ale te szaty, które on odbiera od pogan, on je oddaje z powrotem. Tą całą zapłatę, cały jego trud. On nie zakłada domu ze swoją żoną, on wraca. On nie może założyć domu. Widzicie to? On nie ma domu. Aleluja. Idziemy dalej. 15 rozdział. Bardzo istotny w historii naszego Kościoła, w historii Kościoła Jezusa Chrystusa. Po pewnym czasie Kościół, tutaj już widzę, to już widzę reformację. Widzimy, jak Samson zaczyna się upominać o swoją żonę. On wraca z ofiarą, z pewnym darem dla swojej żony. Tylko z łaski możemy być zbawieni. Tylko przez ofiarę naszego Pana Baranka. Ale co widzimy, że ojciec przeciwstawia się, szatan nie chce oddać jego żony, jego własności. Stawia mu opór. Ona nie należy do ciebie. Ci ludzie w tym kościele to nie są twoi ludzie. Po co się o nich upominasz? Oni są oddani twojemu zastępcy, twojemu drużbie. Oni nie są już twoi. Dlatego, że żona Samsona dostała się jego drużbie. Ktoś go zastąpił w tej roli. I Samson zaczyna się mobilizować. Widzimy, co robi. Wyłapuje 300 lisów. Te herezje zaczyna wyłapywać w tym kościele. Związuje je. Przeciwstawia przeciwko sobie. Rozpala ogień, ogień Ducha Świętego. I ten ogień, te herezje, te kłamstwo wszystkie kieruje na te pola Filistynów przeciwko swoim wrogom i odnosi wielkie zwycięstwo. To jest reformacja. Ale tym czynem ściąga na siebie prześladowanie. Zaczynają rozpalać się stosy. Jego żona zaczyna być palona, jest spalona. Tu widzę inkwizycję, stosy. Szatan nie oddaje tak łatwo to, co zagarnął. Boży Kościół znowu musi odsunąć się na bok, ukrywać się. 15:10. Szatan walczy z Kościołem,
Ale tutaj zauważamy w historii Kościoła również Izrael. Tu wyłania się również ten cielesny Izrael, który nigdy nie poszedł za Samsonem. Widzimy to w historii Samsona, widzimy to w Kościele Jezusa Chrystusa. Ja kocham moich braci, kocham moich starszych braci. To nie jest słowo przeciwko Izraelowi. To jest wykład Bożego Słowa. Izrael nigdy nie podążał, nie poszedł, nie stawił się za tym, który miał go wyswobadzać, za Samsonem. Izrael uznaje władzę Filistynów w tym czasie. Po prostu godzi się z tą sytuacją. Co tu robisz, Samsonie? Czemu ty walczysz? Czemu ty wierzgasz? Z kim ty walczysz? My tak jesteśmy utrapieni. Jesteśmy bezsilni. Czemu chcesz nas wciągnąć w tą walkę? Izrael jest pobity. On nie chce wesprzeć Kościoła, nie chce się za nim wstawić. On się wręcz od niego oddziela. On nie chce przechodzić jeszcze większych doświadczeń, nie dość, że już przechodzi, to jeszcze wziąć na siebie doświadczenia Kościoła. Judejczycy. Dlaczego Judejczycy w tej historii? Judaizm. On oddaje Samsona światu. On nie chce mieć z nim nic wspólnego. Sam z nim już nie walczy. Widzimy to? On go ściąga z tej skały, skały, którą jest Jezus. Oni nie uznają Jezusa jako swojego Mesjasza. Jeszcze nie mają oczu otwartych. Oni go związują pętami, dwoma powrozami. Samsona nie da się związać powrozami swojego wybrania, swojej religijności, to, że oni są zbawieni, że to do nich są wszystkie obietnice. Oni to związują, Kościół. Nie masz nic do nas. Idź do świata. Ale zajmijmy się Kościołem. W tym czasie Kościół staje do walki. Na nowo zostaje wylany Duch Pana, to jest 15-14. Kościół zaczyna zrywać te pęta religijności w płomieniach. On nie posługuje się religijnością. To jest przebudzenie XIX-XX wieku, wielkich kaznodziei. Tu jest ten fragment, którego również nie rozumiałem. Dlaczego sięga po świeżą szczękę osła? Dlaczego Samson sięga po szczękę osła? Bóg zaczyna używać w Kościele szczęki osłów, ludzi wiernych, ludzi oddanych Bogu, kaznodziei, pastorów, prostych ludzi, którzy przynoszą wielkie żniwo dla Kościoła tamtych czasów. Amen? To byli prości ludzie. Osioł symbolizuje upartość, tak. Ale on potrafił nieść takie ciężary, których koń nie uniesie. To byli tacy ludzie. W historii często pojawia się osiołek. Czytajcie Boże Słowo. W historii, mówię, Kościoła, Biblii. Często pojawia się osioł. Coś, co jest martwego. Szczęka. Bóg używa, pobudza jako swoje narzędzie do zwycięstwa. Odnosi wielkie zwycięstwo. Wielkie żniwo. 15-17. Zbliżamy się do naszych czasów. W tych czasach ostatecznych Kościół zaczyna wołać. Wołać o wybawienie. Widzicie ten obraz? Samson, 1000 poległych. Można powiedzieć, Kościół triumfuje. Tak? Bitwa wygrana. Kościół triumfujący powinien być. A on jest strasznie osłabiony tą walką. Osiemnasty wiersz. Po walce był tak spragniony, że zawołał do Pana. Ty ręką swojego sługi sprawiłeś to wielkie wybawienie, ale ja zaraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce tych nieobrzezanych.
To jest okres, w którym się teraz znajdujemy. Może wydaje się, że zagrożenia już nie ma, że wrogowie są pobici, rozbici, ale Kościół jest słaby. On jest zmęczony tą walką. On zaczyna wołać do Boga. Zaczyna wołać Samson do Boga. Ty sprawiłeś tak wielkie wybawienie Twoją ręką, Twoim sługą, tym Kościołem. Tak się posługiwałeś, walczyłeś. Ty to sprawiłeś, Panie, przez ten wszystki czas. Ale ja zaraz umrę z pragnienia. Jestem słaby. To jest okres naszych czasów. Musimy zacząć wołać do Pana, zauważyć nasz stan. Bitwa nie jest wygrana. Szatan nie jest jeszcze pokonany. Dlatego, że on się obawia, że jeszcze może wpaść w ręce tych nieobrzezanych z powodu tej słabości. On to widzi. On nie ufa swojej sile, tego, że pokonał już 1000, ale zwraca się do Pana o posilenie w tym czasie. W tym czasie nie powinniśmy polegać na swojej sile, na tym, co mamy, jak jesteśmy błogosławieni. Cieszyć się tylko tym, ale zacząć wołać do Pana: Boże, posil nas, wylej swojego ducha, swoją wodę. To jest to, co dzisiaj nasza kochana siostra Zuzia przed nabożeństwem modliła się w salce 102, co mnie też utwierdziło taką proroczą modlitwą odnośnie do tego słowa. Modliła się, siostro, pamiętasz, tym słowem, aby Pan rozszczepił skałę, aby Pan wydał świeży potok wody żywej do kościoła, aby napominał, aby ożywił, aby przygotował. Halleluja. I co widzimy dalej? Wtedy Bóg rozszczepił niszę skalną. Halleluja, popłynęła woda żywa. Kiedy Kościół zaczyna wołać, Bóg wysłuchuje modlitwy. On przyjdzie, On nas posili świeżą wodą, wyleje świeżą wodę, wzmocni, posili nas, a dopiero wtedy będziemy mogli się radować. Dopiero wtedy nastanie pełnia radości. Amen? To jest historia Kościoła. I widzimy, że tutaj ten fragment kończy się jakby, jest zakończenie. I tak przez 20 lat Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. Koniec historii. Widzicie to? Jak tak rozmyślałem, dlaczego 20 lat? To są moje przemyślenia. Ja tutaj nie mówię, że tak jest i amen. To są moje przemyślenia. Jak patrzyłem na początek, 40 lat, odniosłem te lata do stuleci. Dlatego, że 40 lat, cała historia, a 20 lat Kościół. 2000 lat przed Kościołem był powołany Abraham. Tak? 2000 lat przed Kościołem. A 2000 lat, 20 lat rozstrzygał Samson. Ja to tak widzę. Jesteśmy już bardzo blisko przyjścia naszego Pana. Ale to, co najlepsze, zachowuje Pan na koniec w tej historii dla nas. To najlepsze jest dopiero przed nami. Chcecie iść dalej tą historią? Jesteście jeszcze ze mną? Pomachajcie. To, co najlepsze, Bóg zostawia dla swojego Kościoła jeszcze dalej. 16 rozdział, pierwsze 3 wiersze, to jest tylko potwierdzenie wybrania Kościoła. To jest tylko potwierdzenie. To jest skrót. Pierwsze 3 wiersze. Tu czytamy, że Kościół, ten Kościół czasów ostatecznych, idzie do świata. On zadaje się z nierządnicą. Wiecie, nierząd to jest coś w Bożym Słowie, co Boga obrzydza. Dlatego, że nierząd to jest połączenie się, to jest stanie się jednym ciałem. Widzicie to? W sposób cielesny? Tak się dzieje również w sposób duchowy. Kościół zadaje się z nierządnicą, stają się jednym ciałem. To się miesza. To się Bogu nie podoba. Kościół wstępuje tam, do świata, jest razem z nierządnicą,
Tutaj nie czytamy nic takiego w tej historii, jak wcześniej, żeby to była Boża wola. To jest nierządnica. I w tym czasie szatan czyha, przygotowuje się do tego, aby zadać cios Kościołowi. Ale w tej historii, w tych krótkich trzech wierszach, co widzimy? Czytamy, że Samson budzi się o północy. Halleluja. Zapowiedź zwycięstwa Kościoła. Samson budzi się o północy, wstaje, Bóg daje mu siłę. I co się dzieje? Ewangelia Mateusza 16:13. Bramy piekielne go nie przemogą. To jakby ktoś nie miał czasu rozstrzygać tych wszystkich fragmentów, przez które mogliśmy przejść. Wystarczy, że te trzy przeczyta i widzi tutaj pigułkę taką. Ewangelię, Kościół. Kościół w tych trzech fragmentach. To, do czego jest przeznaczony. Taka pieczęć, potwierdzenie tego. Ale idźmy do tego przesłania, które jest dzisiaj do nas, do naszego Kościoła, Kościoła naszych czasów. To, co jest zapisane dalej w 16 rozdziale, od 4 wiersza do końca tej historii. I teraz Bóg mówi już bezpośrednio do nas. Co tutaj czytamy? 16:4 i idziemy aż tak dalej. Samson zakochuje się w Dalili. Nierządnicy. Są to ludzie, Dalila, są to ludzie nieodrodzeni w Kościele, zaprzedani światu. Jest to nierządnica. Ona flirtuje z Kościołem, jest jego częścią, jego ciała chce być, ale ona jest też z szatanem. Ona umiłowała jego skarby, skarby tego świata. Ona zdradza ten Kościół. To są fałszywi nauczyciele, prorocy, którzy wciągają w duchowy nierząd Kościół, odkąd powstał. Widzimy, że ta historia Kościoła cały czas się przeplata. To czytamy w Bożym Słowie. On cały czas chce być, jest zatruty. Jak jeszcze wróćmy, jak jeszcze rozmyślałem nad Aszkelonem. Aszkelon, miasto portowe. Nad morzem. Morze to ludy w Bożym Słowie. Aszkelon. Oni mieli być zniszczeni przez Izrael. Oni mieli być wytępieni, ale Bóg ich zostawił, aby doświadczyć go. On ich zostawił, aby doświadczyć Izraela, aby nauczyć ich walki. Jak spoglądałem na historię Aszkelonu, jak spoglądałem na Aszkelon, szukałem jakiejś informacji, to główne informacje, jakie można znaleźć o Aszkelonie, poczytajcie sobie sami, to czym oni się tam chlubują i chwalą, to, że w Aszkelonie jest muzeum, jest to Izrael i tam, czym się chwalą, to tam jest srebrny odlew cielca w tym muzeum. Wielka chluba. I co jeszcze? Dwa rzymskie sarkofagi z marmuru. Wielkie muzeum. Chluba Aszkelonu. Dwa rzymskie grobowce, puste. Wracając do historii Kościoła, jego podziału. Wiecie, że Kościół powszechny się podzielił, ale jeden i drugi był pusty. To były puste grobowce, w których nie było życia. Te obrazy tak mocno do mnie przemawiały. Ja tu mam tak wiele obrazów spisanych, do których nie chcę się rozdrabniać. Dlatego, że chcę podawać wam tylko takie najważniejsze informacje, ale jakbyście chcieli więcej, to jestem chętny do rozmów. Jak wiele jest zawarte w Bożym Słowie. Idźmy dalej. Aha, i w Aszkelonie jest też plaża, która się nazywa Delila. Ciekawe czemu. Stamtąd to wyszło wszystko. Jakoś o Samsonie tam nic nie czytałem. Ale idźmy dalej do najważniejszego. Co tu się możemy nauczyć z tej historii? Co Bóg, Duch Święty chce nam objawić swojemu Kościołowi naszych czasów? Idziemy dalej, 16:5-12. Szatan dwukrotnie chciał związać Kościół. Widzimy, dwukrotnie swoimi nowymi pętami. Ale w tym czasie Kościół był wyswobadzany.
Szatan widzi, że przez takie doświadczenia, przez taką formę walki z Kościołem nie może zwyciężyć. Co tutaj widzimy? Jakiego rodzaju są to pęta? Ścięgna, pierwszy rodzaj pęt, które są zarzucone na Samsona, są to ścięgna. Świeże, symbolizujące cielesne doświadczenia tutaj widzę, którymi szatan chce spętać Kościół, cielesnymi doświadczeniami. To są te ścięgna. Ale przez te cielesne doświadczenia nie jest w stanie Kościoła Samsona pokonać. Samson w mocy Ducha Świętego zrywa te ścięgna. Te doświadczenia cielesne nie są w stanie go pokonać. Kościół zaczyna igrać ze swoim powołaniem. Drugi rodzaj, powrót, to jest narzucone Kościołowi. Drugie podejście szatana do Kościoła, powrót zarzuca. Co rozumiemy przez powrót, poprzez narzucenie? Jest to pewien rodzaj narzucenia władzy, ktoś kogoś prowadzi na powrozie. Widzicie ten obraz Kościoła? Szatan chciał go spętać powrozem, poprowadzić jak niewolnika, skrępować go. Chciał mu przewodzić. Ale Kościół w mocy Ducha Świętego również z tego się wyrwał. Nie pozwolił się prowadzić na tym powrozie, przewodzić sobą. Co czytamy dalej? Jaki trzeci rodzaj doświadczeń zarzuca szatan na swój Kościół? Szatan zaczyna wkradać się do Kościoła, zaczyna wplatać się w jego włosy. Widzicie ten obraz? Trzeci? Wplata się w jego włosy. Co symbolizują włosy? Włosy w Bożym Słowie, jakbyśmy czytali, jest to pewna ozdoba dla kobiety. Widzicie ten obraz? Spotkaliście się z tym? Jest to ozdoba dla kobiety, dana przez Boga, naturalna ozdoba. Zdobi ją, okrywa niczym szata. Samson jest oblubienicą Bożą. Okrywa się szatą, efodem. On się odróżnia od innych właśnie tym, że ma tą szatę. Nie wiem, czy to widzicie, młodzi, to jest facet z długimi włosami. Choć w Izraelu facet miał nie nosić długich włosów, prawda? Ale on się miał odróżniać. On nosił tą szatę. On się odróżniał. On był Nazrejczykiem. On był oblubienicą. On się miał ozdabiać tą szatą. To była jego ozdoba. To był jego efod. I właśnie w te szaty, w ten efod zaczyna wkradać się szatan. Trzeci rodzaj jego ataku. Szatan chce go zniewolić, odebrać mu siłę. Czytajmy ten fragment. Dobrze było chyba otwarte. Dalila uśpiła Samsona. Splotła 7 jego kędziorów z przędzą i przytwierdziła kołkiem do ściany. To jest, co szatan chciał zrobić z Kościołem. Wplec się w jego powołanie, przybić go do ściany, to żeby był nieruchomy, żeby nie miał pola rażenia, żeby nie szedł. Chciał go przybić do ściany. Ja tu widzę, że chciał takiej religijności dla niego. Chciał go przybić, żeby się nie ruszał z miejsca, zamknąć go w kościołach. On nie chciał kościoła, który wychodzi i walczy. On zaczął wplecać się w jego powołanie. On nie chciał kościoła walczącego. Ale Samson się obudził i w mocy ducha zerwał ten kołek. Wyrwał się, wychodził do ludzi. Wychodzi Ewangelia. Kościół nie jest zamknięty w budynkach, nie jest przybity kołkiem. Amen? Halleluja.
I ten okres, w którym się teraz znajdujemy, 16, 15, 20, Dalila zarzuca Samsonowi pozór fałszywej miłości. To jest taka nauka dla Kościoła. Jak możesz mówić, że mnie kochasz? Że Kościół kocha ludzi? To jest głos w Kościele. Jesteś inny, odróżniasz się. Widzicie tą tolerancję, głos szatana? Zaczyna się uprzykrzać Kościołowi. Jak możesz mówić, że mnie kochasz, jak Kościół obnaża grzechy? Jak możesz mówić, że kochasz ludzi, skoro mówisz to i to? Tolerancja zaczyna wkradać się do Kościoła. Prawa człowieka są ważniejsze. Człowiek staje się ważniejszy niż Bóg. Prawa człowieka, nie boskie. Słyszeliście gdzieś w świecie, żeby ktoś powoływał się na prawa boskie? Na Boże prawo? Na co się teraz ludzie powołują? Gdzie wszędzie słyszymy? Prawa człowieka ja tylko słyszę. To jest święte. Teraz najważniejsze to jest nie łamać praw człowieka. Nie słyszę nigdzie, nikt nie wspomina o Bożym prawie. To jest ten okres, do którego się zbliżamy. To, kiedy człowiek zaczyna zajmować miejsce Boga w Kościele. Jego pragnienia są ważniejsze. Kiedy człowiek będzie bardziej miłowany w Kościele niż Bóg, niż jego powołanie Kościoła. Kiedy nie będzie obnażany grzech w Kościele. Kiedy tak się zacznie dziać, co czytamy dalej? Co widzimy? To nie Dalila goli włosy Samsonowi. Co czytamy w tej historii? Jeżeli Kościół nie będzie miał swoich włosów efodu, to się czym będzie odróżniał od świata? Niczym. Ale kto goli włosy Samsonowi? Człowiek. Nie Dalila. Nie był zawołany Filistyńczyk. Człowiek. Jakie słowo jest dokładne, Boże. To człowiek. Czytajmy Boże Słowo. Ona go uśpiła. Nierządnica uśpiła Kościół. I wezwała pewnego człowieka. Kazała ogolić jego głowę. Odebrać mu efod. Jego powołanie zostało odebrane. Został obnażony. To gdy człowiek stanie na czele, wtedy się wypełni upadek Kościoła. Kiedy to ludzkie pragnienia będą ważniejsze, kiedy zastąpią Boże powołanie w Kościele, kiedy będziemy bardziej się liczyć z ludźmi, z ich uczuciami, niż z tym, co mówi do nas Bóg. To jest obraz Kościoła dzisiejszych czasów. To nie szatan nas pokona, sami sobie postawimy, pozwolimy na to, żeby człowiek ogolił nasze włosy, nasze powołanie, aby nam odebrał, aby zamknął nam usta, abyśmy nie poszli, nie walczyli. Niewolnica uśpi nas przez takie ciągłe gadanie. Co ty gadasz, co ty mówisz? Tak nie przystoi, gdzie twoja miłość? Bóg powiedział, że Amaleka mieli wyniszczyć. Mieli nic od niego nie brać. Żadnych łupów. Wszystko było obłożone klątwą. Dlatego, że on szedł i wyniszczał tych słabych, kiedy oni pielgrzymowali do swojej obietnicy. Amalek szedł, przeciwstawiał się, on ich raził. On ich wyniszczał, tych słabych. I Bóg powiedział, żeby go zniszczyć, obłożył go klątwą. Mamy nie brać żadnych darów od niego. Samuel wiedział, co trzeba było zrobić z Amalekiem. Jak się z nim rozprawić. Idźmy dalej. Samson budzi się. Budzi się nagi. I tego nawet nie spostrzega.
Jest to moment, kiedy w Kościele nawet nie będziemy spostrzegać, że nie ma z nami Boga, że Bóg już opuścił Kościół, że Go tu nie ma. Jest to moment w historii Kościoła, kiedy będzie tak zaślepiony, że nie będą widzieć, że nawet się nie pojawia na ich spotkaniach pośród nich, że już Jego moc odstąpiła od nich, a Kościół nawet nie będzie tego świadomy. Będzie myślał, że jeżeli przyjdzie doświadczenie, to że sobie z tym sam poradzi, że już jest na tyle mocny. I wtedy świat przychodzi ze swoją zapłatą, szatan. I on się raduje razem z nierządnicą. On daje jej skarby za to zwiedzenie. Nierządnica jest bogata. Szatan się cieszy z nierządnicą. Samson jest pohańbiony. Kto się bogaci na Kościele, na Bożym ludzie, jak niezwodniczy nauczyciele, którzy czerpią zyski z Ewangelii? Wilki, które się wkradły w Boży Kościół, nierządnica, która zaprzedaje go za pieniądze, za skarby tego świata. Ona się raduje. Szatan jest bezwzględny. On nas oślepia, zakuwa w kajdany i bierze do niewoli grzechu. On się nie ciaczka z Kościołem, on się nie bawi. I to ziarno, które mieliśmy siać, przynosić plon, co szatan robi? Czytamy to dalej. Co szatan robi? Każe nam mleć. My zamiast siać, zamiast dawać plon, to naszymi rękami to ziarno jest niszczone. Rękami Samsona niszczone jest ziarno, które miał siać. Plon, który miał przynieść, szatan niszczy jego rękami, bo nie wchodzi w swoje powołanie. Bo oddaje swoje powołanie i nie przynosi plonu. Kościół staje się wyśmiewany. Staje się rozrywką dla świata. Widzicie ten obraz? Bez mocy? Teatr? Co się dzieje w dzisiejszych czasach w Kościele, w kościołach na całym świecie? Czy to jest moc? Czy tam jest moc Boża? Czy tam jest obecność Boża? Czy to jest teatr? Co tam się dzieje? Czy tam grzesznicy wołają, co mamy czynić? Czy nie mogą się ostać w społeczności dzieci Bożych, gdzie moc Boża jest? Gdzie wyznawają grzechy? Gdzie pokutują? Nie, oni przychodzą do kościołów, żeby się dobrze bawić. To jest ta świątynia, do której zostaje zaprowadzony Samson w tych czasach. Oni tam przychodzą, aby się bawić razem z Samsonem, aby go wyśmiewać w tym czasie. To jest okres kościoła. Oślepionego, związanego kajdanami, który ma odebrany swój efod, ogoloną głowę, jest pohańbiony. To jest okres Kościoła, czasów ostatecznych. I nawet tego nie widzi. Staje się teatrem i pośmiewiskiem dla całego świata. Chwała Tobie, Boże. Chwała Tobie, Boże, że ta historia się tu nie kończy. Co widzimy dalej? Co czytamy dalej? Włosy zaczynają odrastać. Halleluja. Halleluja Tobie, Jezus. Co zrobił szatan? Wyłupił oczy Kościołowi, tak? Ale czegoś nie uwzględnił. Nie uwzględnił źródła jego mocy. Ja bym mu spalił włosy. Przecież włosy mu obcięli i stracił siłę, nie? Oni myśleli, że jak go oślepią, to już nie będzie niebezpieczny. Widzicie ten obraz? O, ale szatan nie jest w stanie zniszczyć Kościoła. Nie jest w stanie zwyciężyć Kościół. Amen? Amen. Włosy zaczynają odrastać. Co to jest efod? Efod zakłada się wtedy, kiedy staje się przed Bogiem. Efod zakładali kapłani.
Włosy zaczynają odrastać. Boże powołanie znów zaczyna odradzać się w Kościele. I co zaczyna robić Samson? Co zaczyna robić Kościół czasów ostatecznych? Zaczyna wołać do Boga. Kościół zaczyna wołać do Boga. Włosy zaczynają odrastać. Zaczyna przywdziewać się znów ten efod, który utracił. Zaczyna stawać przed Bogiem. Znowu nie jest nagi. Może stanąć przed Bogiem. I zaczyna wołać do Boga. Jest w tej świątyni szatana, Dagona, Boga ryby, zwiedzenie. Ryba żaden znak Kościoła, tak na przyszłość. Jest w tej świątyni Dagona. I zaczyna, co zaczyna robić? Zaczyna napierać na filary. Zaczyna napierać na filary grzechu. Na filary grzechu, cielesności i fałszywej religijności. Czego możemy się nauczyć dalej z tej historii? Jakie jest zwycięstwo Samsona? On zaczyna wołać i on zaczyna coś czynić, on zaczyna napierać z całych sił. To nie jest tak, że Bóg posłał trzęsienie ziemi i to się zawaliła ta świątynia bałwochwalcza. Ale on rękami Samsona powala tą świątynię bałwochwalczą. Ale Samson musi ponieść ofiarę. On jest świadomy tego, że on musi oddać życie i to jest powołanie Kościoła. To jest powołanie twoje i moje, każdego chrześcijanina. Ty musisz oddać życie za swoje powołanie. Ty musisz stanąć w miejscu swojego powołania, przywdziać efod i zacząć wołać. Ty musisz zacząć napierać na te filary, filary grzechu w swoim życiu. Na filary grzechu, cielesności i fałszywej religijności. To, na czym się ta świątynia bałwochwalcza opiera. W którym się znajduje Kościół. I co widzimy? Co widzimy? Że Duch Boży go posila. Duch Boży go wzmacnia. On świadomy tego, że zginie. Woła do Pana. Przyjmuje tą ofiarę. Bierze to. I jego zwycięstwo jest większe. I zawala się, pokonuje. Jego zwycięstwo jest większe. Chwała tego domu będzie większa. Halleluja. Halleluja Tobie, Jezus. Halleluja Tobie, Jezus. Gdy ten świat się zawali, gdy ten świat się skończy, co czytamy w tej historii, że po ten Kościół przybędą bracia, przybędą aniołowie w historii świata, przybędą bracia i zostanie on przyłączony do rodziny swojego ojca, do Izraela. Stanie. I czemu nie ma opisanego konkretnego miejsca jego spoczynku? Nie czytamy o tym. On jest pochowany między tym a tym. On jest pochowany w ziemi obiecanej. To jest jego dziedzictwo. To jest nasza ziemia obiecana. Tam będziemy połączeni. Widzimy teraz obraz Kościoła? Widzimy obraz Chrystusa? Czy przemawia do was ten obraz tak, jak do mnie przemawia? Czy możecie się zgodzić z takim wykładem tego Bożego Słowa? Pomachajcie do mnie. Halleluja. Dzięki, Panie. Na koniec, żeby nie było, że to było kazanie przeciwko jakiemuś kościołowi z nazwy. Ja nie uważam, że jest jakiś kościół powszechny w ogóle na świecie. Nie ma takiego czegoś jak kościół powszechny. Ale to nie było kazanie przeciwko żadnemu kościołowi. Dlatego, że kościół nie daje żadnego zbawienia, żadnej nazwy. Nie ma kościoła, nie zbawia nazwa. To nie zbawia to, że jesteś kościołem w kościele zielonoświątkowym, że słyszysz to poselstwo. Co widzimy dalej w historii? Przecież Danici odstąpili od Boga. Samson był z plemienia Dan, ale widzimy to dalej. Cały czas jest rozdzielone Kościół, święty, a nierządnica, cielesność, a duchowość. Żadna nazwa, żaden przydział, żadne cielesne przynależenie nie daje ci zwycięstwa. Oni nie mieli zwycięstwa w tym. Oni odstąpili. Cielesność zawsze odstąpi. Tak, czytajcie dalej tą historię. Danici odeszli od Boga. Dan. Pokolenie Dana.
syna Jakuba i nierządnicy, służącej, może tak bardziej powiem, służącej. Dan nie był wymieniony nawet w objawieniu, kiedy byli zapieczętowane pokolenia. Czytajcie, co tam jest napisane. To żadne przynależenie do żadnego kościoła nie daje zbawienia. Dan nie jest zapieczętowany w objawieniu. Żadna nazwa, żaden kościół z nazwy. Kto jest zapieczętowany z tych plemion? Plemię Józefa. Od kiedy mamy plemię Józefa? Ale tam występuje plemię Józefa. Nawet nie plemię Efraima. Jest wymieniony Manasses jako starszy, jako Izrael zapieczętowany. Ale nie jest Efraim, który dostaje błogosławieństwo, tylko jest wymieniony Józef. Józef, który symbolizuje Jezusa, bo nic, co nie jest z Jezusa, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Żaden kościół z nazwy, dlatego to nie było tendencjonalne. To było do Kościoła Bożego. Do Bożego Kościoła. Słowo.